Dzisiaj z nami są najpiękniejsze podlasianki, czyli... Beata, Jolita. Cześć dziewczyny. Cześć. Skąd ci pomysł na to, żeby startować w castingu na Miss Polonia? Ja powiem szczerze, że ja właściwie już startowałam raz do konkursu Miss Polonia. I ja wiem, tak mi się podobało, że chciałam powtórzyć. A co ci takiego się podobało? Wiesz co, niby to jest oklepane, że się mówi, że fajni ludzie, fajne jakieś rzeczy można przeżyć, ale to jest prawda, naprawdę. Tak, bo co roku ja jestem. Powiedzmy. A co ciekawego przeżyłaś w tamtym roku? Wiesz co, same te przygotowywania. Poznałam bardzo dużo ludzi, którzy z nami współpracowali, chociażby zespół taneczny, który nas przygotowywał, pani choreograf. Elwira Chorosz? Nie, akurat w tym roku nie było Elwira, ale była Bernadetta z Zagadań Tańca Show. Tak, show, dokładnie. No i było bardzo sympatycznie, także postanowiłam, czemu nie spróbować jeszcze raz. A ty dlaczego wystartowałaś? Ja w ogóle pierwszy raz jestem. A wystartowałam, bo babcia jest prenumeratem Gazety Współczesnej, wyczytała ogłoszenie i oczywiście do mnie mówi, proszę wnuczku. Co roku chyba jakoś były ogłoszenia i właśnie... No, co roku jesteś organizatorem. I właśnie nigdy się nie chciałam zgodzić, a w tym roku znam się. Chciałabyś się stać się celebrytkami? Takimi jak Doda, powiedzmy? No ja powiem szczerze, że akurat dla mnie Doda... Macie parcie na szkło takie ostre? Ja nie. Absolutnie, raczej nie ten rodzaj. Ja nie. No ale konkurs jest taki, że trzeba się pokazywać publicznie. No dobrze, no dziewczyny, ale które wygrywają, no to raczej brylują na salonach, tak? No tak, ale chyba odrobinę troszeczkę się różnią na pewno od zachowania, jakie prezentuje Doda. Więc to akurat na pewno nie będzie moim wynajmniej wyznacznikiem. A kto jest twoim idolem? Wiesz co? Ale idolem w jakiej sferze? No ogólnie tak, no w każdej. Na kim się wzorujesz, powiedzmy, nie? Prowadząc swoje życie, jestestwo. Powiem ci tak, że na pewno nie staram się nikogo kopiować, to jest na 100%. A tryb życia podoba mi się na pewno Martyny Wojciechowskiej. To 100%. Lubisz podróżować? Wiesz co, tak naprawdę jeszcze nie miałam za wiele takiej okazji, nie miałam tak naprawdę, ale mam nadzieję, że jak już jakby, nie wiem, stabilizuję swoją... Chciałbym usiądę tak samo jak wy. Tak, swoją sytuację życiową, to mam nadzieję, że finanse, szczególnie finanse pozwolą mi na to. A gdzie byłaś, powiedzmy, taka najciekawsza podróż swojego życia? Że cała podróż to właściwie nie opuściłam granic naszego pięknego kraju, tak naprawdę. Więc no, tutaj nie mogę się pochwalić ze mną podróżami, że tak powiem. A jak u ciebie? Chciałabyś być celebrytką? Nie, chyba nie. Nie? Dlaczego? Fajne życie. Chleje się za darmo na takim imprezach, je się za darmo, wszędzie cię wożą. Rozdajesz autografię. To nie dla mnie. To dlaczego startujesz? Nie wiem, chciałam spróbować swoich sił jako pierwszy raz, no bo nigdy nie starałam się. Teraz... No ale coś sił to można spróbować w górnictwie, tak? Trzymasz dużo siły. Kopalni coś też. A ktoś jest twoim idolem? Ja chyba nie mam takiego idola jakiegoś. Nie masz? Na kim się wzorujesz? Nie. Staram się robić to, co lubię i nikogo właśnie nie kopiuję, tak jak Beata, tylko staram się robić to, co ja lubię, to, co mi się podoba. Kto jest najatrakcyjniejszym ciachem w showbiznesie polskim? W sensie seksualnym oczywiście. Oprócz mnie, tak? No już to się umówiliśmy. Czy wiem? Z polskich to chyba nie ma za bardzo. Nie ma naprawdę? Nawet jednej osoby nie ma, z którą byś... Dojrzały facet, ale Delong. Delong? Tak. No, jak najbardziej jest typem mojego mężczyzny. Czy to jest podobne? Kto jeszcze? Wiesz co? Też sobie reprezentuje sporo Ibisz, tylko oczywiście już bez tych wszystkich ekstra dodatków. Co roku młodszy jest. To też jest duży plus, nie? Wiesz co, gdyby pozbył się tego, to może wtedy. A u ciebie? Jak to wygląda? Nie wiem. Naprawdę. No nie wiem, że to taki wybór jest, naprawdę. Ale ja nigdy nie patrzyłam tak na aktorów, jakichś słynnych ludzi, naprawdę. A Kuba Wojewódzki? Słaby? Nie, on to nie. A Szymon Majewski? Kiedyś to były dziewczyny z zeszłego roku, nie, które startowały i pytałem o Szymona, to mówiły, że to jest antyciacho tak naprawdę, tak? Jest taki... Gdzie on mojej uwagi nawet nie przyciąga, bo... No nie mam nawet dobrego zdania na jego temat. Wiesz co, Wojewódzki to ewentualnie może przyciągać, ale swoim intelektem. Właśnie. To tak, to tak. Raczej. A macie chłopaków, dziewczyny? Nie, ja nie mam. Ty nie masz? Nie. A
chyba, tak? Długo jesteś z nim? Przepraszam, czy to też muszę odpowiadać na pytanie? Chciałabym na wszystkim musimy odpowiadać, dopiero się zaczął tutaj dorosze, tak więc... Aha, tak, mam, jestem długo ze swoim chłopakiem. I po co się to bieda? O, słuchaj, no zależy jak kto na to patrzy. A ty dlaczego nie masz? No ja patrzę na... Moja niedawno się skończyła. Tak? Kawał gnoja, nie? Dokładnie. Możesz teraz dwie sekundki źle o nim pomówić. Masz okazję. A jaki jest wasz ideał mężczyzny? No, zacznijmy od ciebie, tak? Bo ty nie masz chłopaka. Ode mnie. Przede wszystkim wysoki, ciemny. Ciemny? No to już wiadomo, że Arab, tak? Znaczy, nie Arab, ale taki, żeby ciemny kolor włosów, niebieskie oczy. I przede wszystkim, no troszeczkę tak mięśnie, żeby pokazał. Nie, jakiegoś flaka, nie chcę. O czym chcecie? No a twój ideał? Nie licząc swojego chłopaka, tak? No bo to tam to... Już przemilczmy tą wstydliwą sprawę. To ja może wiesz co, zacznę od tego, że na pewno musi być inteligentny, ambitny, to 100%. Kulturalny, uśmiechnięty, zabawny. Wiadomo, wyższy ode mnie, wtedy żeby no, czuć się jakby bezpiecznie. Wszystko ja. Tak, dokładnie tak. Pomysłowy, jak najbardziej. Słuchaj, no i ogólnie przystojny, no, żeby było. Które miejsce zajmie Polska na Euro? Wiesz co? Ciężko jest powiedzieć, to trudny temat chyba. Tak, dokładnie. Interesujecie się sportem? Ale chyba nie mamy silnych przeciwników, co? Nie, nie mamy. Znaczy dla nas wszyscy są silni. No, jakbyśmy grali nawet sam pani, to jest z Watykanem, to byłoby ciężko, no ale... Nie interesujecie. A czym się interesujecie? Wiesz co, ja póki co jestem na etapie zajmowania się literaturą. Jaką? Wiesz co, szczególnie literaturę średniowiecza mnie interesuje. Najnowsze też jak najbardziej w tej kwestii to najbardziej kryminały, jak już tak mam... Agatha Christie? Czy bardziej Dan Brown? Brown jak najbardziej. Wiesz co, Millennium, możesz powiedzieć na kto napisał Millennium? Nie mogę. Nie, ja nie jestem do tego, żeby podpowiadać. Wleciało mi z głowy, ale jak przypomnę, to sobie chwileczkę powiem. Dobra, i tak sobie dogramy później, tak? Dwie godziny później, nie takie ściągnięcie kadrem. A ty czym się interesujesz? Ja przede wszystkim no, zaczęłam fryzjerstwo. To mnie kręci od małego i tak poszłam w tym kierunku dalej i zamierzam coś jeszcze z tym robić. Otworzysz własny salon? Mam takie plany. Będę twoim pierwszym klientem. To już takich dużo jest. Tak? Czyli mam dużą konkurencję. Bardzo. No kogo głosujecie w wyborach? Bo jesteś pełnoletnia, tak? Byłyście na wyborach w ogóle kiedykolwiek? Tak, zdarzyło się. Tak? I na kogo głosowałaś? Słuchaj, no to jest według mnie trochę burzliwy temat, tak? Burzliwy, dlatego go rozpoczynam. Powiem ci, że ja póki co tak naprawdę... Nie wiem, nie widzę chyba odpowiedniej osoby, odpowiedniej partii, która mogłaby rządzić naszym krajem. Ale jak już mam głosować, to wiesz co, to... Ja miałem kiedyś swoją partię, Polska Partia Przyjaciół Piwa. Aha, no właśnie, to może go przestanę raz. Ale nie, no to do kogo głosowałaś w ostatnich wyborach? Na PiS. Na PiS? To tak jak Rozalka. Zjedzą cię w internecie teraz. Już jak to powiedziałeś... No, trudno, zaraz zbywało. Nie, no to mnie podpuścił, proszę czego. A ty? Nie, ja nie odpowiadam. Musisz. Nie, no nie róbmy takiej... Dobra, wymieniamy dziewczyny. Stop, tak. Nie, na kogo głosowałaś? Powiedz. Nie wstydź się. Ja poczekaj się wstydzić. Też na PiS głosowałam. Naprawdę? No dobrze. Najbardziej szalona przygoda waszego życia. Takie pytanie sobie zapisałem. Standardowe jest to co roku. Teraz co roku się zaczyna. I co roku są beznadziejne odpowiedzi, dlatego liczę, nie, że w tym... Nie, teraz się zaczyna szalona przygoda. U mnie przynajmniej, no bo ja pierwszy raz jestem. Dlatego myślę, że może coś mi się uda, może... Poznam właśnie nowych ludzi jak Beata i nie wiem, może coś będzie fajnego. Coś będzie z tobą i z Beatą? Tak, z ludźmi poznanymi. No dobra, ja tam jestem, wiesz, bardzo no, tolerancyjny. No a twoja? Wiesz co, kiedyś miałam przyjemność i w ogóle na odwagę, że tak powiem, skoczyć na bungee z mostu w Stańczykach. Tak? Tak. To blisko mojego miejsca urodzenia. No właśnie, więc może ty też, co? Spróbowałeś? No coś, to ja mam taki lęk wysokości. No jak ja wchodzę, jak ja na ruchomych schodach jadę, to się boję, to trzymam się dalej. Tak, jasne. No to prawda.
Jakbyście wygrały $1 000 000, to co byście zrobiły z tymi pieniędzmi? Ja bym wszystko przepił. I ja nie. No, nie wiem, to co byś zrobił. Ty byś wszystko przećpała. No to co byś zrobiła z tymi pieniędzmi? Nie. Jak nie na alkohol, nie na narkotyki, no to... Są jeszcze jakieś w ogóle rzeczy? Tak jak mówiłam z tym fryzjerstwem, coś bym zrobiła... No ale do $1 000 000, do błagam cię, o założenie samochodu jest 50 tysięcy. Po kolei, jeszcze wszystko jest po kolei. Jeszcze chciałabym pomóc domom dziecka. Myślisz, że wygrasz dzięki tym słowom? Nie myślę, że wygram. Nie myślę, że wygram. Nawet nie mam nadziei, nawet nie myślałam, że się dostanę na tych castingach. Nie miałam takiej nawet. Ty wiesz, jakie wredne są te dzieci w tych domach dziecka? Nawet sobie nie zdajesz sprawy. Ani groszem nie dam na nie. No ale dobra, no twoja decyzja. Teraz ty masz milion, wyciągnąć z kieszeni, proszę. Słuchaj, ja ci powiem tak, że ja zacznę zastanawiać się, jak ten cud nastąpi. No ale załóżmy, że nastąpił. No to co można zrobić z przepływem nagłej gotówki? Wiesz co, myślę, że inwestycja. W co? Myślę, że na pewno bym jakoś celowała w jedzenie, no bo ludzie jedzą, zawsze będą jedli i to się nie zmieni. A do reszty mam bardzo dużą rodzinę, więc na pewno miałabym kogo obdzielić. Altruistki same się trafiły, proszę. A czym zajmujecie się na co dzień? Ja jestem studentką trzeciego roku pedagogiki wczesnoszkolnej na uniwersytecie, dzienną zaznaczę. I również studiuję na pierwszym roku filologię polską dziennie. Ambitna dziewczynka. Właściwie pochłania mu cały czas. A ty? Ja uczę się w szkole. No i chłopak jeszcze, tak? Czy rzadko się z nim widzisz? Tak, chłopak również. Tak. Dyplomatką może zostaniesz, co? Okaże się. No dobra, a ty? Ja jedną szkołę ciągnę turystykę, a drugą fryzjerstwo. Dwie szkoły. Na fryzjerstwie jestem na policjalnej i tak samo na turystyce. Fryzjerstwo mam dzienne, a turystykę zaoczną. Ile jesteście w stanie wypić alkoholu? Tak jak się usiądzie na imprezie. Macie masty głowy czy słabe? To ja od razu zaznaczam, nie pijam. Nie pijesz alkoholu w ogóle? Herbatkę. Soczek. A ty? A ja? Z kim ja rozmawiam w ogóle? Ja lubię. To okazyjnie jakieś urodziny, znajomych. Czy... Tak, jakieś imieniny, nie? Tak, imieniny. Czyjeś imieniny? Za tydzień dziadka. Co dzień jest? W kalendarzu. Czyli rzadko. Czyli wcale. Jaki jest najlepszy sposób na poderwanie chłopaka? Taki najskuteczniejszy, który zawsze działa. Bach nie jest. Leży u stóp twoich. Co, ja już zapomniałam, bo już tak dawno podrywałam swojego chłopaka, że już nie pamiętam. No już z dinozaurem rozmawiamy tutaj w ogóle. Ale chyba trzeba być sobą. I na pewno trzeba mieć poczucie humoru, uśmiechać się, nie być ponurakiem. To właściwie jest moja recepta. No twoja? Ja liczyłem za bardziej jakieś takie dosadne słowa. A ty ja jak nie, to robisz? Ja nie podrywam tego chłopaka. To niczego? Sami przychodzę. Tak? No dobra. Myślę, że to możemy zakończyć naszą rozmowę dzisiejszą. Moimi wspaniałymi gośćmi dzisiaj były... Beata, Julita. Czyli jedna z najpiękniejszych dziewczyn w tym województwie, a moim skromnym zdaniem w tym kraju. Miło nam, dziękujemy. Jeszcze chciałobyśmy pozdrowić serdecznie wszystkich czytelników Gazety Współczesnej. O, i prolimeratów. O, to było całkowicie niezaplanowane. Absolutnie.